Mam na imię Jakub. Moja firma nazywa się Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych. Prowadzę działalność typowo instalacyjną. Budujemy kanalizacje, sieci wodociągowe, sieci deszczowe w różnych miejscowościach. Jest ona również właśnie w brygadzie jako maszyna do zasypywania, do obsługi i robi te roboty towarzyszące przy dużej maszynie. Dużo zwiększyło się bezpieczeństwo. Wydajność lepsza jest i sprawniejsza. I komfort też jest dużo lepszy jak w innych, u konkurencji na przykład. W tej generacji koparek największą zaletą są joysticki w fotelu. Joysticki w fotelu sprawiają dużą precyzję i szybkość działania na wykopach. Nie trzeba do końca się odwracać fotelem, można pracować przy niepełnym odwróceniu się. Widoczność jest bardzo dobra na osprzęty, na dookoła, co się dzieje na terenie. Eko i na standard, standard plus jest. Ogólnie pracuję na standardzie plus. Jest wyższa ta wydajność. Na eko jest na pewno niższe zużycie i jest niższe jak w poprzednich tych modelach. Maszyna jest ogólnie prostsza jak potem, bo lepsza dostępność jest do części smarujących. Są na wierzchu umieszczone i nie trzeba tam nigdzie się gdzieś cisnąć, żeby je przesmarować na przykład. Jestem, że tak powiem, w bardzo dobrych relacjach z dealerem. Zakupione maszyny, które kupuję od dealera, zawsze, że tak powiem, przedłużam gwarancję i stosuję umowy serwisowe na obsługę tych maszyn, tak aby jak najdłużej służyły i bezawaryjnie w mojej firmie. W tej generacji koparki 432 polecę bardzo kolegom, znajomym. Jest bardzo sprawna, szybka i sprawdzi się w terenie, na każdej budowie, przy różnych pracach porządkowych.